Wyłącza się mój telefon, ale nic, może uda mi się skleić później. Nie wiem, czy słychać. Ale to się nie uda. Władzy to się nie uda. Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, premierze rządu Rzeczypospolitej Polskiej i naczelniku Jarosławie Kaczyńskim. Zwracam się do was. Zastanówcie się, co robicie. Ale jeśli są piksele, to jest nienawiść wśród Polaków. Dopuszczacie do tego, żeby ta nienawiść była szerzona przez Ukraińców, którzy tu są, a nie wiedzą, mijają faktów historycznych. Poznajcie Ukraińcy, zwolenników Bandery dzisiaj. Poznajcie swoją historię, bo jej nie znacie. Jesteście tępakami, jesteście miłkami. Zdrajca! Zdrajca! Może wtedy, Zdrajca Polski! Tak, zdrajca. Zdrajca, bo UPA mówi, tak? Zdrajca! Leć na Ukrainę tam walczyć. Rodacy, raz jeszcze. Zdrajca Polski i Polaków. Zdrajca. Polski i Polaków. Jak możesz się tak... Wolność. To są organizacje antypojedynkowe. Zgromadziły około 2000 ludzi na tym No, no Cieśniunka, pod samym pomnikiem jesteśmy. Organizacji Polski. Ale tam gdzieś w lesie, czy tam naprzeciwko mnie. Kamrat u grobu stoi. Kamrat. Kamrat. Wynocha z kamratami. Kamraci zdrajcy Polski. A państwo by chcieli rustyfikację? Tak, kamraci zdrajcy Polski. Nie reagujmy na te reakcje. Bachowiec. Kamraci zdrajcy Polski. Pamiętajmy, co tu zostało powiedziane. To jest... Jutro w waszych ukraińskich miastach, w Kijowie, w innych miastach, pojawią się na cmentarzach polskich prawdziwi Polacy. To para wam odwróć, bo to już będzie wojna polsko-ukraińska. Ona już w świadomości się toczy, ale to nie zwyciężycie świadomości Polaków. Nie zwyciężycie tego. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękujemy, panie Pała Polsce. Dziękujemy. Dziękujemy. Panie pułkowniku. Jako przedstawiciel Polskiego Ruchu Lewicowego wzywam wszystkich Polaków do wołania. Tu jest Polska! 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 Ukraińcy są tutaj tylko gośćmi! Tylko gośćmi! Gość powinien szanować prawa gospodarzy! Polak w Polsce gospodarze! Stop amerykanizacji! Stop amerykanizacji! Stop amerykanizacji! Gorki i Skalenta wręcz Polaka! Polak! Nie możesz mieć przypiętej georgijskiej. Pierdol się! Ty jesteś Polakiem! Ty jesteś zdrajcą, nie Polakiem, z taką pomarańczową, czerwoną fałszką! Pani Kasiu! Pani zdejmie tą fastykę z swoich piersi! Ci, którzy wyznają tą pani świadczy. Banderowską ideologię, ci, którzy wyznają kulturę reżunów i kajdamaków, mają prawo się zachowywać jak tam stojący przy pomniku. My tutaj nie skandujemy, nic nie krzyczymy. Jesteśmy Polakami, czyli narodem o wysokiej kulturze. Jesteś zdrajcą, teraz a nie tak, kochani. Słuchajcie, zanim odśpiewamy na koniec rotę, rozumiem, że ładnie pociągnie. To chcę powiedzieć, ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj od nas partii politycznej Front, która wyraźnie jest zarejestrowana w Polsce, wyraźnie mówi, deukrainizacja Polski, deamerykanizacja Europy, nie tylko Polski, Amerykanów musimy wygnać z całej Europy i my Polacy nigdy nie pójdziemy na wojnę z Moskwą. Po tych uroczystościach oficjalnie reprezentujemy Polaków,
Federacji Rosyjskiej w ambasadzie na święcie 9 maja. Jesteśmy oficjalną polityczną delegacją, bo pozostali politycy w Polsce skurzyli. Oni się po prostu boją. Kończymy rok, to oddaję kolejny. Rotę napisała lesbijka. Proszę nie obrażać naszej poetki narodowej. Proszę iść do szkoły najpierw. Czy to jest grzech być lesbijką? Przypominamy, że pani uczestniczy w tych marszach LBGT. Panią znamy. Dla nich ma jest taką zawodową. A ty kim jesteś? A ty kim jesteś? Obraża pani nam narodową poetkę. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, pisała pod natchnieniem, kiedy byliśmy pod zaborami i najbardziej Niemcy nas mordowali, niszczyli naszą kulturę. I przypomnę, gdyby nie Armia Czerwona, od 43 roku wraz pierdol się, zamknij się. Z polskimi żołnierzami przelewali wspólnie krew. Nie mielibyśmy dzisiaj Polski. Nie mówilibyśmy dzisiaj po polsku. Dlatego mamy prawo i obowiązek dzisiaj czcić święto zwycięstwa, bo jest to wspólne święto Słowian. Zwycięstwo Słowian nad Germanią, nad faszystowskimi Niemcami, nad III Rzeszą. Pani musi być niedouczona, bo pani nie wie, jaki dzisiaj dzień. Natomiast my, jako świadomi Polacy, patrioci, nie mamy nic wspólnego z faszyzmem, o którym wy krzyczycie. Przyszliśmy z biało-czerwonymi flagami, nie z banderowskimi. Przypomnę, że wojna nie zaczęła się rok temu, ale od czasu, gdy za pieniądze żydowskie został zwołany Majdan tak zwany. Ukraina została rozkradziona tak jak wcześniej Polska. Na Ukrainie nie rządzą Ukraińcy. Kim jest pan Zełenski? Kim jest pan Kołomojski i wielu innych, którzy rozkradli ten piękny kraj? Simal! Znamy ich z tego, że będą walczyć do ostatniego Ukraińca. Pamiętajcie, tak samo jak City of London, ci Brytyjczycy tak nas wspierali, że walczyli do ostatniego Polaka. Wymordowali nas, pomogli wymordować, właściwie oddawali nas pod kule rakiet, czołgów i tak dalej, pocisków. A sami siedzieli sobie przy whisky i przy cygaro. Warszawę w kwipu. Tak jest. I kochani, i Warszawa pamięta, bo nas wykrwawiali właśnie ci z Londynu, bo namawiali do walki bezbronną Warszawę. I dzisiaj my pamiętamy, kto nas na tę wojnę wysłał. I naszych dzieci nie będziemy wysyłać na żydowską kolejną wojnę, żeby kilku bankierów znowu zarobiło na tej wojnie. Pani, my mamy swoją kulturę, swoją tradycję i swoje interesy. Chcemy handlować ze wszystkimi sąsiadami. Natomiast ostrzegamy naszych braci sąsiadów, że ulegają propagandzie, zwłaszcza mass mediom, które mówią, że to Putin napadł na Ukrainę wiedzą. Przypomnę, że to nie Putin napadł na Ukrainę, tylko w 2014 roku Majdan doprowadził do obalenia, tak zwany Majdan, obalenia legalnych władz na Ukrainie, czyli prezydenta Janukowycza. Legalnie wybrany rząd. Przypomnę, że nawoływanie do wojny jest karalne i szczucie nas do wojny, do nienawiści przeciwko naszym braciom Rosjanom. Nie. Mamy do czynienia cały czas z prowokacją prowojenną. My natomiast mamy chronić swoje dzieci, na pewno ich nie wysyłać na nie naszą wojnę. I proszę uszanować nas jako gospodarzy, bo my jesteśmy u siebie. I zgodnie z naszą kulturą proszę się zachowywać. A polską policję proszę o wypełnianie swoich obowiązków. Rok temu byłem tutaj bity, szarpany, oblewany farbą i wyzywany od faszystów, dlatego że miałem biało-czerwoną flagę. Policja nie reagowała. Panie Kamiński, panie policmajstrze, przypomnę panu, że jest pan na żołdzie Polaków. Żyje pan z naszych podatków. I ma pan chronić obywateli Rzeczpospolitej, a nie banderowców, którzy nas tutaj szarpią, biją. Czy chcecie z Warszawy zrobić drugi Belfast? Nie pozwolimy, żeby nas na naszej polskiej ziemi szarpano, nie pozwalano nam czcić naszych bohaterów. Za twoją w Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Co tu nie jedziesz na Ukrainę? Do Roty. Do Roty. Do Roty. Nie rzucim ziemi,
nasz ród nie da mi pod dziećmo my. Polski ród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie da mi, by nas dniem był wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Do kry ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył, krzyżacka zawierucha. Mierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germanił. Oręczny stanie kubiec czas, dół będzie nam hetmanił. Pójdziemy, zabrzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie damy miana. Nie damy miana Polski wnieść, nie pójdziem żywo w trumnę, na dobre imię, na jej cześć, podnosi czoła dumne. Odzyska ziemię dziadów wnuk, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Żeby Putin szczęść w Bohemie. Dziękujemy wszystkim Polakom, dziękujemy jeszcze raz za rok. To od nas wszystkich, Polacy, zależy, czy to miejsce będzie czyste. Za rok od nas zależy, czy to miejsce będzie czyste. Na pewno będzie czyste, na pewno będzie czyste. Wyczyścimy. Były poseł, minister i tak dalej. To jest tak, że był poseł czwartej kadencji szóstej. Bo ja zaparkowałem na ulicy. Dobra. Dziękuję bardzo. Składami. Dziękujemy. Składami wiemce. Czy tu położymy, czy rzeczywiście na grobach? Tutaj? Na grobach? Nie, tam na górze się wam może. Co? Chorobyny stoi. Tam. Cześć. Witam. Już złożyliśmy przed chwilą w skarbie tam tego, tylko zastanawia się Ewa, czy to nie na grobach tych żołnierzy? Bo ludzie mówią, że zrzucą ci Ukraińcy, jak będą wychodzili, to zrzucą. No tak, no to możemy gdzieś tam na tym przy pomniku ewentualnie tam. Co za kartkę pan wziął? Co no, to za kartka? No właśnie, nie wiem, jeżeli to i pralka, to znaczy coś źle jest po prostu z tymi, co tu podkładają. Ale co to jest? Ta tasiemka pomarańczowo-czarna, to co to jest? No to jest znak tych republik wyzwolonych spod jarzma ukraińskiego, które zostały, były atakowane od 14 roku, osiedle mieszkalne w Lugansku były atakowane przez wojska ukraińskiego i tam zginęło ponad 20 tysięcy ludzi, cywilów, wśród nich połowa dzieci. I ta interwencja tam to jest po prostu po to, żeby wstrzymać tą rzeź
tak jak w Odesie 2 maja 2014 roku atakowali biuro związków zawodowych, bo tam uciekali ci Ukraińcy, którzy mówią po rosyjsku, uciekali od banderowców i tam się schronili i ci weszli w asyście, przy asyście policji nawet, która nie reagowała, weszli do budynku, spalili ich, pobili, zabijali i tak dalej. Także to było 2 maja 2014 roku. Skąd pan wie? Wiem, bo dlatego, że byłem w 15 roku, 2 maja składałem hołd tym zabitym właśnie, tym poległym. Tak. Na Donbasie? Słucham? Gdzie? W Odesie, w Odesie. W Odesie, Odessa, Odessa. To jest taka sama rzecz jak w Deir Yassin, jak ci Chazarzy zrobili w Deir Yassin w 1947 roku, 1948 roku. Także to jest ta sama rzecz, którą szykowali, którą zrobili i te same metody to były właśnie w tym związku budynku związków zawodowych w Odessie. Także ten. I tak cały czas, a przecież nie zapominamy Wołyń. Wołyń pamiętamy, nie zapomnimy. I nie ma tu żadnych przeprosin, nie ma żadnych... To jest historia, która się powtarza, która się cały czas dzieje się. I na naszych oczach. Przecież w zeszłym rok był rokiem Bandery na Ukrainie. To jest największego wroga wolności, wroga ludności, wroga ludzi. A oni jeszcze obchodzili ten rok Bandery w zeszłym roku. A my tolerujemy to jeszcze w jakiś sposób. Pan jest z jakiejś reprezentacji? Pan jest Polakiem? Czy... Oczywiście, że Polakiem. Ja już 50 lat jestem tutaj, mieszkam. Oczywiście, że jestem Polakiem. Ja jestem Aramejczykiem przede wszystkim. Proszę pani, pochodzenia syryjskiego. Ja jestem Aramejczykiem, prawdziwym Aramejczykiem, czyli Semitą, prawdziwym Semitą, a nie podającym się za Semitów, tak jak Chazarzy to robią. Tak, no. To idziemy zaraz. Idziemy. A dzisiaj specjalnie pan dzisiaj przyszedł na... Ja co roku jestem. Co roku jestem, co roku składam kwiaty. Co roku składam więcej, co roku jestem. Także tam, to jest tradycja już, która, bo przecież nas wyzwoliła armia radziecka, wśród której byli Ukraińcy, i Czeczeni, i Polacy przecież. Tu zginęli i Polacy, i Ukraińcy też, za wyzwoleniem Polski. To nikt tego nie neguje, tylko tak. Odbiera prawo ambasadorowi, no, żeby teraz, skoro... Jakim prawem? My co roku tutaj obchodzimy, co roku składamy hołd żołnierzom poległym za wyzwolenie Polski. Nie mamy się jak orangły? A nie wiem. Bo szukam, są, szukam. Bardzo zdziwiony. Mm. Ale wysyłaliście. Tak, tak, tak. Ale co zdziwiony, że co? No, myślałem, że nie ma. Tam gdzieś nie, no są. Złożymy, tak? Te kwiaty. No. Bo tutaj będą no, bez cieszy. Także ten. Dziękuję bardzo. Zauważ, żeby nie usuwali tego. Masz. Co? Masz z Ewą tam. Ale gdzie to się położy? No pewnie na jakimś tam grobie, na grobie którego żołnierza. Przecież są wszyscy równi tutaj. Wszyscy równi, to na grobie któregoś żołnierza. No to już lepiej tutaj położę. No to tutaj zaraz wyrzucą. Tutaj zaraz wyrzucą, a policji jest tyle, że oni tam w ogóle nie będą reagować. Fontany, które były, to też mówiły, że pójdą tam znaleźć kwiaty, to potem się wszędzie wszystko spokojnie. Wstyd. Wstyd i hamba. Żeby takie coś... A ta babcia Kasia chyba została zgwałcona przez ten. Przez armię radziecką, ale chyba niedobrze zrobili. Niedobrze jej zrobili. Dawaj, Nunia. Sandrella, dajcie jeden biały tam, czerwony tutaj.
Albo odwrotnie, tak. Możemy tu i... Tak, 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 tak. O. Wszyscy są, wszyscy są. O Jezu, wszystko. Tak, jestem naturalny. Tam biały, tam czerwony. To było przepychanie i ten zupełnie bezsensowna sprawa, nie? Cześć, i tam ta babcia Kasia tak darła gębę, no, że... Wiesz, ona była zgwałcona chyba przez armię radziecką, ale niedobrze jej zrobili. Widocznie, wiesz, tam spieszyli. Zachowania, zachowania ma w każdym razie takie bandyckie, że coś niesamowite. Ja w tej samej marynarce, co w zeszłym roku. Uprałem ją wtedy, w zeszłym roku, i schowałem do szafy, a wczoraj wyciągnąłem i przygotowałem, także to jest moja córka, Sandryna. Było dużo lepiej, było nas więcej. W zeszłym roku każdy sobie szedł. Byłoby super, gdyby nasz było tyle, żeby to wynieść. Trzy osoby, cztery, by nie dało. Ale nie ma, widzicie, odważnie. Się wyje znowu. Nie, nie, to jest więcej. Dziękujemy. Dziękujemy. Karta kołota troszkę się przerzedziła. Proporcje były inne. Nas 30 osób. Dymi! Co z tymi chujami rozmawiać? Przepraszam. Dymi! No. Zobacz, tam Ewa położyła tam wyżej, tam żeby... Położyłam. Tak, tak, ale wyżej, żeby tam nie ten... Co tam dymi? Także. Tu jest. To co, położyć też wyżej? No weź, połóż wyżej. Tak jak tutaj, wiesz. Tak, żeby nie ten... No tak. No. I biało-czerwone kolory. No. Wszystkie telewizje dzisiaj są, ale nie wiem, jakie tam będą relacje. Na kogo pan pracuje? Szanowny pan tutaj. No, na kogo pan pracuje, panie Bodakowski? Moim gościem jest pan. Halo. Pan wie pan, nazywa, że Sławomir Andrzej Zakrzewski, panie Bodakowski. Nie nazywałem go pana faszystą. Nie. Bo pan nie zakało ruchu na narodowego. Aha, faszysty. Aha. Pan nie zasługuje nawet na miano Polaka. O proszę. Chodzi pan gloryfikować morderców Polaków. Którzy wie pan, co tu zainstalowali? Gratuluję. Jaką władzę tu zainstalowali? Proponuję iść jeszcze do szkoły. Kto rządził po II wojnie światowej? Pan Bermanów i Mińców! Pan Bermanów i Mińców gloryfikuje! A ten pan Bodakowski pracował m.in. dla pana Dybowskiego. Księgarni Antyk. Chcę przypomnieć karierę pana Bodakowskiego, bo pracował w bardzo szacownej instytucji, księgarnia patriotyczna w Kościele Wszystkich Świętych. Bardzo ładnie pracował. Ja tylko nie wiem dla kogo, bo skoro ma z banderowcami deptał w zeszłym roku nasze kwiaty, wiązanki i krzyczał sława Ukrainie. Także gratuluję. Gratuluję. No mamy to na filmie. Mamy to na filmie. Domyślam się. Panie Bodakowski, proszę. Przepraszam bardzo. Deptanie kwiatów
Tam pan podawał rękę tym biednym ludziom ze środowiska LGBT. Widzę, że pan się zakręcił, panie Budakowski. Zakręcił się to Maciej Poręba z waszego środowiska, który grał w filmie Pepe Pasolini. To jest wasze środowisko. Widzę, że pan ogląda. Nie, ja opisuję wasze środowisko i wasze patologie. Patologie, bo to są wasze patologie. Jak możecie oddawać cześć mordercom? Dlaczego się pan tak dał nabrać na tą rusofobię? Przecież to nie Rosjanie mordowali nas w Katyniu, tylko żydowscy. Rosjan więcej wymordowali. Więcej Rosjan wymordowano. Chodzi to, że Rosjanie mordowali. Kim był pan Berman? A kim był pan Berman? Kim był pan Berman? Kto zainstalował tu pana Bermana? Przepraszam bardzo, on przyjechał. Armia Czerwona. Rosjanie. Beria. Wyspalali nas, to tutaj leżą. Pytanie, panie Sławie Mirze, od kiedy Rosjanie rządzą Rosją? Według pana. To jest bardzo dobre pytanie, bo pan tu mówi, że Rosjanie nie rządzą Rosją. Teraz mają okazję jedną od setek lat, żeby stanowić sami o sobie. I dlatego Zachód się rzucił na Rosję. To dlaczego Władimir Putin do Rosji nie walczy z komunizmem, tak? I nie walczy z tradycją carską, jeżeli to nie była tradycja rosyjska? Przepraszam, przypomnę, że komunizm w Rosji zakładali ludzie tacy jak pan Lenin, jak pan Trocki. Oni nic z Rosją nie mieli wspólnego. I to przyjechało Ale z Nowego to pan Jorku. Lenin, Władimir Putin jakoś nie wywala bardzo. Lenina jak to z nie? tego. Pomału. Odcina się od tego. Natomiast przypomnę, Armia Czerwona, że zniszczenie państwa pod tytułem Związek Radziecki było tragedią dla milionów Rosjan. Neguje, tak samo jak niszczenie bezwizowego. Niszczenie było PRL-u. Sławek, Rosjanie są dumni ze swoich Słuchajcie, ale to jest środowisko antyrosyjskie i szczują nas na hasła. Natomiast nie mają wiedzy historycznej. Oczywiście, że mamy wiedzę historyczną. No jak? Bo wiemy, kto instalował tu Wibiermanów. Ale zaraz, przepraszam. To instalowała ta Armia Czerwona, przed którą pan składa kwiaty. Pan składa kwiaty Armii Czerwonej, która tu przywiozła na Bagdad. Bermanów i Mińców. Przepraszam to bardzo. Pan Rosjan. Oni sami przyjechali. Której sami zginęli. Sami przyjechali. Armia Czerwona ich nie przyjechała. Przypomnę, sami że ci żołnierze mieli tyle do powiedzenia, co Żyd w okupację. A poza tym, co byli Polacy i Ukraińcy. Oddaje pan im cześć. Nie, oczywiście. Oddaję tym chłopakom, którzy tu zginęli, mam obowiązek nawet. Oddajemy Dzięki tym chłopakom ja żyję. Mogłem się urodzić w wolnej Polsce. Bo moja rodzina mogła ocaleć, bo inaczej by skończyli w obozie koncentracyjnym albo rozwalali to w słyszał pan o wrześniu 39, kiedy to razem Rosja komunistyczna i Niemcy nazistowskie zaatakowały Polskę. Nie, słyszał o Wołynie tylko. On tylko słyszał o Wołynie i będziemy pamiętać. Oczywiście, bo my oddajemy hołd tutaj i Ukraińcom, którzy zginęli, i Polakom, którzy też zginęli, którzy byli w Armii Czerwonej. Ale dlaczego? I było ponad 100 tysięcy Polaków. Dlaczego pan Syryjczyk przyjeżdża tutaj i oddaje zbrodniarzom polskiej... Jakim zbrodniarzom? Mordowanie Polaków. Nie, to pan jest zbrodniarz. Pan do naszego kraju. Jakim oddawanie Polaków? Gdzie przecież oni przecież wyzwolili Polskę. Oni wyzwolili Polskę. Wyzwolili Polskę. Inaczej to by pana nie było. Pan przyjeżdża sobie inaczej to by pana nie było. Ale po co? Jakiego? Do jakiego kraju? Alawickiego. Nabil jakiego kraju? Od 40 lat pracuje dla ale Polski. Ale nie, od 50. Ale jakiego kraju? Syria, człowieku, ty nie wiesz. Syria jest krajem laickim. Syria jest krajem laickim, nie religijnym. A ty mi mówisz tutaj, powtarzasz po Hazarach, tą różnicę jakąś tam sunnicką, alawicki, przyjeżdża do Polski, oddaje cześć mordercom Polaków. Nie, jakim mordercom? Przecież to wyzwoliciele. Też jeździ do Syrii i też oddaje hołd. Oddaje hołd żołnierzom syryjskim, którzy zginęli dlatego, że Izrael, Ameryka, Stany Zjednoczone i tacy jak pan właściwie atakowali Syrię w 11 roku.
To właśnie też jeżdżę tam i też oddaję hołd. Też oddaję hołd. Ameryka w wąt do Ameryki. Ameryka w wąt z Europy. To znaczy, niech wracają do siebie. Do szkoły proponuję przejść. Jeszcze troszkę się pouczyć historii, bo historia i ekonomia to dwie dziedziny najbardziej. I trochę o religiach tam rozmawiać. Jezus był Aramejczykiem, tak jak ja. Człowieku, żadnym Żydem. Nabil, możesz powiedzieć spokojnie, że to dzięki właśnie Rosjanom została ocalona Syria przed rozgrabieniem, zniszczeniem, tak jak Libia, tak jak inne kraje zostały właśnie zniszczone właśnie przez tą wolność amerykańską, tak zwaną, czyli bankierów, rząd światowy. I to ten niedobry Putin pomógł Syrii. Tak, niedobry Putin. Ale niedobra o tym mówić, niedobra. A powiedz mi, ile Rosja ma baz wojskowych na świecie? A ja nie wiem. Będzie miała 6, 8, ale to a na to ile ma baz wojskowych? No, słuchaj, no nie, około 800. Pani, to kto tu jest agresorem? Kto tu jest zagrożeniem dla pokoju światowego? I to wszystko wokół Rosji jeszcze tam. No właśnie, Rosja jest otoczona i nakierowane są rakiety od wielu lat właśnie na Rosję, a nie odwrotnie. My się Rosji nie boimy. My się boimy rządu światowego, który takie wojny prowadzi jak w Syrii, jak w Jugosławii, Libii. Cała ta wiosna arabska była jedną wielką zbrodnią wobec narodów islamskich. A ja się dziwię, i to tak walczyli z terroryzmem, że wymordowali tylu Arabów, tylu Irakijczyków, Irańczyków i tak dalej. Ja dziękuję za taką demokrację, jak widzieliśmy w Afganistanie czy w Iraku. Tak. Bardzo dziękujemy. Wracajcie do domu. Albo w Libii. Muammar Kaddafi był najlepszym przywódcą od wieków na tych terenach. To, co on stworzył z Libii, to było państwo najbardziej opiekuńcze na świecie. Nie było drugiego takiego. Także troszkę trzeba się pouczyć, a nie patrzeć tylko w media, które są w obcych łapach. Słuchajcie, gdzie my mamy polskie media? Gdzie mamy polskie media? Przypomnę, że to nie Rosja napadła Ukrainę, ale to Zachód tak zwany. Kto Majdan zorganizował w Kijowie? Za czyje pieniądze? I kto okradł Ukrainę? Kim są oligarchowie? Kim jest pan Kołomoiski? Kim pan Żeleński? Przypomnę, Ukraina została rozkradziona dużo wcześniej. Złoto z Ukrainy gdzie trafiło? Jak myślicie, do Moskwy? Nie, trafiło do Nowego Jorku. Nie dajcie się, Ukraińcy, okradać tak, jak my Polacy się daliśmy. Tak jak polskie złoto do Anglii. No, polskie złoto jeszcze i do tej pory nie możemy się dobijać. Nie dajcie się nabudzić na wojnę, za żydowskie interesy umierać. Tak. Gdzie tam Ukraińcy mają prawo głosu i gdzie mają swoje przedsiębiorstwa? Nie ma. To są wszystko przedsiębiorstwa obce. Gdzie jest opozycja na Ukrainie? Gdzie są socjaliści, nie komuniści? Ta onuca natowska. Aktor gra rolę prezydenta, jest ich marionetką. Jest to człowiek, który nie ma żadnego stosunku, właściwie ma stosunek biznesowy do Ukrainy. On za Ukrainę nie będzie umierał. Pierwszy będzie uciekał, jak tam wojska rosyjskie... Przecież on już uciekł. Możliwe. Słuchajcie, gospodarzem ma być ten, który tam mieszka od pokoleń, który jest związany z kulturą, tradycją, wiarą, ale nie ktoś, kto pochodzi na przykład z Chazarii. Za oceanem mają dyktować warunki, jak Słowianie mają żyć. Jakie mają mieć ze sobą kontakty, jak handel uprawiać. No przepraszam bardzo. Żaden Biden, ani żaden, można powiedzieć, emeryt, nie wiem jak go nazwać, ale on się nadaje na oddział geriatryczny. No. Przyjeżdża dziadek, trzęsący się, nie wie o czym mówi. Nie pamięta, że był w Polsce w ogóle. I on nas namawia na wojnę. No chyba coś tu nie gra. Niech oni walczą, ale niech z Polski wyjeżdżają. My nie chcemy żadnych obcych wojsk na terenie Polski. Nie było zgody narodu, żeby to NATO wchodziło do Polski. Na to, żeby obce wojska tutaj przebywały. Interesy. Zdrajcy sprowadzili, tak jak Krzyżaków. Dobrze, że jesteś.
interesy NATO nie pokrywają się z interesami społeczeństwa polskiego. NATO cały czas zagraża inny. Za to tatę nie, Ewa tam sama może, bo nie jest. Ale ja jestem samochodem przecież. No ale to spotkamy się na Bachmacie. No spokojnie. No tylko się zastanawiam, bo Borysa bym wyciągnęła, żeby go wpisać na listę. No dobrze, no. Ten, aha, Borysa? Poczekaj, czekaj, czekaj. A gdzie Borys jest? No jestem, stoję. Aha. Może zadzwonić do Mateusza, żeby go wpisać na listę. No Mateusz był tutaj. Mateusz, jak się czujesz? A, jakoś tam leci powoli. Słyszałem, że są. O której? O pierwszej, tak? O pierwszej się spotkamy. Dobrze, dobrze. Nie, wiesz, no jakoś tam. Wiesz. Dzisiaj odebrałem wyniki, jest wszystko w porządku. Dobrze, że nie mielibyśmy ani Śląska, ani... No, to jest. Sławek Zakrzycki. Aha. Marionetki są zasypane, a nas się napuszcza. I mamy się wielu tych ludzi biednych, oni nie wiedzą, w czym uczestniczy. Dostali parę groszy, autokary ich przywieźli, dali parę groszy, co zjeść. Jak się podoba? Tak właśnie posłuchałam, że ten pan ma rację. Sławek, Sławek zawsze ma rację. Pandemia pokazała, ta fałszywa pandemia, jaki mamy stan umysłowy i na ile jesteśmy, można powiedzieć, nielogiczni, to znaczy na ile jesteśmy zniewoleni. Bo przykład, że parki były pogrodzone, żeby można było... Oczywiście, że jaki zamor do lasu, no absolut. I w maskach chodzi do parku albo po plaży. Nie, nie. To się nie po działo naprawdę. Umiem, ja tak, po angielsku. Robiono nam wodę z mózgu. Just a little bit. Or... Niewolnicy, którzy ulegli wcześniej tym mediom, ale lepiej jak po prostu nie wiedzą, gdzie on jest. No właśnie. Andrzej, nie wiesz, gdzie, co z Porębą? Natomiast co? Nie. Ja zostałem. Da, wiem. Dobra. No, także ten. No tak, i mamy dziś, to i tak dziękujemy temu, że nie było ekscesu. Widocznie nie mieli już pieniędzy na farbę i zabrakło im farby, ale niestety z przykrością powiem, że policja nie stanęła na wysokości zadania, bo pozwolili na to, co pozwolili. Zobacz, ile ich jest. Wspomijam. Ile tej policji jest. A mimo to w ogóle ten. Ambasadora podobno nie dopuścili do... Bo to celowo zrobili. Tak. Natomiast ja jestem w tej samej marynarce, co w zeszłym roku zostałem oblany. Ją od razu oddałem do prania i wczoraj wyciągnąłem z szafy dosłownie, bo to jest taka już pamiątkowa. Niestety na policji nie mamy co liczyć. Jest to przykre, a jednocześnie prawdziwe. Tak jest. No dobra. No to co? To już chyba kończymy. Będziemy jeszcze relacje, a tam ci... Tak, niech stoją. Oni już zaraz... Oni muszą zaraz te... Wiem, że... To bardzo możliwe. Co się odbyło temu Damianowi, że tam wpisuje? No ten... Wieszczykowi? Co? Wieszczykowi? Nie, ten. Binko? Binko, tak. No jest. Mnie krytykuje, to znaczy coś tam, wiesz, Polakiem, nie Polakiem, zaczął, wiesz, ze mną jakieś takie, wiesz, na mojej stronie, wiesz, no, jakieś takie, no wiecie co, wiesz, ja nie lubię takich, wiesz, no. Może mu się tak spodobało, że pan Cyneckiego odszedł. Że co? Że pan Cyneckiego odszedł, tak powiedział, że mu się to spodobało. Jemu się spodobało i dlatego mnie krytykuje, mówi, że tam tego, no już nie wiem. No, podejdźmy, zagadajmy. Coś, nie będę rozmawiał, nie lubię rozmawiać. Tak jak z Sendeckim nie będę rozmawiał, tak jak i z Damianem. A co Sendecki zrobił w ogóle? Co? A co Sendecki zrobił? No Sendecki, wiesz, cały czas te onuce tam obok niego, te trole, wiesz, tam komentują, wiesz, jakieś tam nieuprawnione jakieś tam komentarze. Ja mówię, jak nie chcesz ich likwidować, to by najmniej
komentuj, po prostu odpowiadaj na te komentarze brzydkie, które tam są, wiesz, w ogóle ni stąd, ni zawąd, wiesz, tam na moją osobę jeszcze, wiesz, i ten. To... Właśnie nie olewa i właśnie tak. Może to jest jego taktyka, tak. Że on olewa te srole, żeby się nimi nie przyjmować. Właśnie ja się chyba za bardzo przyjmuję srolami na przykład. Tak. Ale co, naprawdę już pan nie chce u Sendeckiego się udzielać właśnie dlatego, że srole komentują na czacie, naprawdę? Nie tylko, to wiesz, bo to już zaczyna się jakaś tam rola pewna, jakaś tam zaczyna być realizowana, a ja nie lubię, wiesz, jak ten, ja zawsze... robi jakąś? Nie wiem, nie będę rozwijał tematu, okay, ja proszę ciebie, ja zawsze żądam dosłownie połączenia sił i tak dalej, a każdy tam zaczyna, wiesz, jakieś wyszukiwać jakiegoś tam małego tam małej różnicy, czy tam coś tam tego i wiesz, wywołuje i wszyscy nasi wrogowie oklaskowują. No, Emilu, wiesz w to, no. że jakieś takie zjednoczenie mityczne, przecież to jest taka, to jest jak jednorożec. Jest, nie na szczeblu tam demonstracji i tak dalej, demonstracje są potrzebne, ale to nie jest to wszystko. Natomiast to jest na szczeblu organizacji i to się dzieje i będzie. Polska wróci. No, trzymaj się. No, a tu jest nasz przyjaciel, który... Nie mam twojego zaproszenia, bo nie mam też swojego. Co? Zapomniałem. Tak, zapomniałeś? Aha. Nie, ja już... Ale ja wiem, i tak wyjdzie. Już mamy ten... Ale tu chodzi o to, żeby Borysa jeszcze tam... No właśnie, nie wiem jak Borys... Borys, jak cię tam wcisnąć? Nie, ale był przecież Tadeusz. Nie ma sensu. Co to było teraz? No i... Ale tam ich nie ma jeszcze. Końcówka i tam uśmiech. Córeczka. Uśmiech. No. Ta córeczka musi być dla taty córeczka najważniejsza. No tak. Coś o tym wiemy. Ona nie lubi uśmiechać do ojca. Nie lubi uśmiechać się do ojca. No dobra. No to kończymy tą relację tutaj. I do zobaczenia w przyszłym roku. I nie tylko. Na razie.